Słuchajcie, wiem, że to pomieszczenie tutaj w pracy nie bardzo nadaje się do testów, no ale tylko ta wieżyczka mała, ta PM22 tutaj brzmi najładniej. Nie przeszkadza mi to, że w tym pomieszczeniu jest takie echo, bo ona i tak brzmi tutaj ładnie. To jest, no, jeden z moich najlepszych sprzętów, bo to gra lepiej od wszystkich radiomagnetofonów. Jeszcze z korektorkiem z telefonu można ją sobie tak podregulować, że żaden radiomagnetofon jej nie podskoczy. Wcześniej się jej czepiałem, tylko zresztą ona od samego początku na mnie zrobiła wrażenie, tylko brakowało mi trochę tej bardziej precyzyjnej korekcji, gdzie troszeczkę dokuczały mi te średnie w okolicy 2-4 kHz. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda u mnie na korektorze. A może muzyczkę jakąś inną włączę. Tego wczoraj słuchaliśmy i tak akurat. Dobra, niech będzie Dune. I zobaczcie, najpierw bez korektora. Według mnie trochę tak skrzeczy, bo ma, no jak na moje ucho, troszeczkę za wysoko właśnie te średnie wysokie w okolicy 2-4 kHz. I brzmi to tak, ale też brzmi to dobrze. To jest taka troszeczkę specyfika, takie zawyżone troszeczkę te wysokie średnie w tych okolicach właśnie od 2-4 kHz. Ale to i tak brzmi ładnie, to jest niewielka ujma i tak się tego przyjemnie słucha. No tyle, że w tym pomieszczeniu dudni strasznie, ale no ja siedząc tutaj w fotelu i tak dobrze mi się tego słucha. Nie wiem, jak to wyjdzie na nagraniu, na pewno nie będzie to brzmiało za dobrze z takim echem, no ale już niech będzie. No. Trochę pogonię. Tak brzmi bez korektora. No jest i tak dobrze. Ale dobra, na tym nagraniu nie posłuchałem, bo ciągle epizody są przerywniki takie. Tutaj będzie. Na Imperio lepiej łupać i ogólnie, no może trochę specyficzna muzyka, ale niech już sobie będzie. Tak brzmi bez korektora. Sopran jest trochę dziwny. Teraz z korektorem. Sopraniku trochę dołożyłem. Chociaż nie trzeba, ale tam chyba jest też trochę zdjęty przy wieży. A ja teraz operuję tylko korektorem. Widzicie, wszystko jest dosyć wysoko. Bo ciężko mi operować tą jedną ręką. Próbuję tak jakoś. To jest korektor 10-pasmowy. Tutaj mamy basy, są dosyć wysoko, ale nie na maksa. Średnie te właśnie w okolicy 2-4 kHz są najbardziej zdjęte. Ale też nie za dużo, bo one i tak są ładnie wyważone. Może jeszcze jakaś inna muzyka. Skuter. Zresztą to nie jest dobre pomieszczenie do odsłuchu, no ale tylko wam pokazuję, że no jak na moje ucho, być może niektórym z was też taka korekcja właśnie spowoduje, że ta wieża będzie grała jeszcze lepiej, bo jak dla mnie to jest ta drobna korekcja, ta drobna poprawka robi
taką różnicę, że ta wieżyczka już gra idealnie. Teraz bez tego korektora. Też nie jest źle, ale jak dla mnie to skrzyczenie tak troszeczkę dokucza, ale nie jest nieznośne. W sumie to się nawet może podobać. A teraz po skorygowaniu. Do sopranu mogę trochę zmniejszyć. Niekoniecznie jest go tak dużo potrzeba. O, teraz jest mniej więcej tak, bez korektora. Tylko chodzi o te wysokie średnie, tutaj te dwa przedostatnie suwaki. Ja je sobie ciut zdejmuję i dla mnie ta wieżyczka brzmi idealnie. Jak dla mnie każdy radiomagnetofon się chowa. Tutaj jest bas, tutaj jest dynamika. Ten dźwięk jest czysty, taki sterylny, także no... To jest moja najlepsza ulubiona wieżyczka, taka mini wieżyczka, bo Diora nawet jest mniej stabilna od tego, tyle że jest mocniejsza, głośniejsza, ale to jak na mini wieżyczkę to jest naprawdę świetna wieżyczka, super. Ona mi się cały czas podoba, dlatego ona tutaj wylądowała u mnie na zakładzie, żeby mi się tutaj przyjemniej czas spędzało, bo żaden radiomagnetofon tutaj nie wybrzmi się tak dobrze w tym pomieszczeniu. Harman może brzmiał też bardzo dobrze, ale no też bym musiał tam basy zdejmować i no bo w tym pomieszczeniu te basy takie zbyt mocne za bardzo huczą, dudnią, a Harman jest trochę mocniejszy od PM22, dlatego do tego pomieszczenia trochę nie bardzo się nadawał. No i poza tym Harman, to jest tylko głośnik, a tutaj mam CD, tutaj mam radio. Dlatego wolę tą wieżyczkę tutaj w pracy i ona jest tutaj idealna. I CD, i radio, i magnetofon jako tako chodzi, ale i tak mi się kaset wozić nie chce. Przeważnie radia słucham, albo coś tam z AUX-a sobie słucham, bo no na module nie używam modułu, bo on też się wyładowuje. Mam taki długi 3-metrowy kabel i sobie podłączam kiedy chcę, siedzę tutaj w fotelu i moduł mi nie jest potrzebny. No i to na tyle, bo dłużej słuchać w tym pomieszczeniu nie ma sensu, bo i tak nie będzie zbyt dobrze słychać tego, o czym mówię, ale no tylko chciałem podsumować, że ta wieżyczka jest dla mnie idealna. Także zmykam, hejka.